Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam recenzję mikroskopu do inspekcji elektroniki. Na samym początku pokażę Wam, co przyszło w zestawie, a potem dopowiem, co trzeba sobie jeszcze dokupić, żeby ten zestaw w pełni funkcjonował. Mikroskop przychodzi w szarym opakowaniu, w środku mamy instrukcję obsługi, ładowarkę na USB, przewód zasilający USB, który podłączamy do ładowarki. Ma on na sobie specjalny taki sterownik, którym możemy włączyć urządzenie i możemy sterować podświetleniem, czyli rozjaśniać to podświetlenie i ściemniać. Z tego sterownika wychodzą dwa przewody, które musimy podłączyć, jeden do mikroskopu, a drugi do podświetlenia. Razem z tym zestawem jest dostarczony też pilot zdalnego sterowania, ale nie ma tutaj do niego baterii, więc trzeba zaopatrzyć się w dwie baterie AAA. W pudełku też znajdziemy kabel HDMI, z jednej strony jest to pełne HDMI, z drugiej mini HDMI. Dlaczego wybrałem właśnie ten typ mikroskopu? Ponieważ ten mikroskop posiada wyjście HDMI i będę mógł sobie na dużym monitorze też oglądać to, co po prostu jest pod mikroskopem. W opakowaniu znajduje się też mikroskop i elementy do statywu mikroskopu, czyli uchwyt do mikroskopu, płyta montażowa i chwytaki, które mają za zadanie przytrzymać element obserwowany pod mikroskopem. Statyw do mikroskopu trzeba złożyć. Składa się on z kilku elementów. Jest to płyta z oświetleniem LED, uchwyt, do którego montujemy mikroskop. Trzeba go przykręcić za pomocą dwóch śrub do tej płyty montażowej. Do płyty montażowej przykręca się specjalne takie uchwyty, które mają trzymać płytkę podczas inspekcji. Powiem szczerze, że ja tego nie będę używał, ponieważ przy większych płytach to przeszkadza, więc to odkręciłem. Mikroskop może być zamontowany jak gdyby w dwóch miejscach, jeśli chodzi o ten zestaw. Jak tutaj sobie popatrzymy na końcówkę tego mikroskopu, no to widzimy podtoczenie na końcu tego mikroskopu i bliżej wyświetlacza. I w tych dwóch miejscach możemy zamocować ten mikroskop na tym statywie. Jeśli byśmy mieli jakąś większą rzecz niż tylko cienką płytkę albo tą płytkę zamontowaną na jakimś innym elemencie, no to może się okazać, że trzeba przełożyć mikroskop wyżej, żeby też dokonać inspekcji na jakimś większym elemencie. Za pomocą tych dwóch śrub możemy stabilnie zamocować mikroskop w statywie. Trzeba pamiętać, żeby tymi śrubami właśnie trafić w te rowki, które Wam pokazywałem wcześniej. Statyw ten daje nam możliwość regulacji kąta, daje nam możliwość oddalenia i przybliżenia mikroskopu do oglądanego elementu. Jeśli chodzi o te dwie lampy, które doświetlają nam element, który oglądamy, możemy ustawić sobie je praktycznie w każdej pozycji. Żeby mieć możliwość ustawienia tego mikroskopu dalej albo bliżej oglądanego obiektu, musimy zluzować pokrętło z tyłu i przesuwanie góra-dół odbywa się za pomocą tych pokręteł z boku. Jeśli chodzi o ekran mikroskopu, no to jest on odchylany. Możemy sobie ustawić go w pozycji, jaka jest dla nas odpowiednia. Jeśli chodzi o zasilanie, no to bardzo mi się to podoba, że jest to USB. Można z każdej ładowarki od telefonu sobie zasilić taki mikroskop, więc można też użyć do zasilania tego mikroskopu powerbanka. Teraz obejrzyjmy sobie sam mikroskop. Obiektyw mikroskopu jest zabezpieczony filtrem. Gdyby podczas lutowania coś chlapnęło czy coś prysnęło, no to nie boimy się, że uszkodzi nam to soczewkę. Taki filtr można wymienić. No i po wymianie po prostu mamy cały sprzęt sprawny. Mikroskop możemy odchylać do tyłu i ustawić sobie dogodną pozycję, w której będziemy obserwować dany element pod mikroskopem. Na górnej części mikroskopu mamy przyłącza. Jest to jedno zasilanie USB. Drugie jest to wyjście mini HDMI i slot na kartę pamięci. Urządzenie można używać bez tej karty pamięci, aczkolwiek nie możemy nagrywać sobie filmów z tego mikroskopu i robić zdjęć. Dlatego ja czym prędzej zamontowałem tam kartę. W moim przypadku była to karta 32 GB. Na przednim panelu mamy przycisk włącz-wyłącz mikroskop.
No i tutaj trzeba dłużej przytrzymać ten guzik, żeby mikroskop się włączył lub wyłączył. Po podłączeniu do zasilania mikroskop włącza się samoczynnie. Jeśli chcemy go wyłączyć, no to musimy przytrzymać ten guzik wyłącz przez dłuższą chwilę. Mikroskop możemy też wyłączyć za pomocą tego pilota na przewodzie, przyciskając guzik włącz-wyłącz. Po umieszczeniu elementu, który chcemy zobaczyć pod mikroskopem, musimy skierować na niego oświetlenie, tak żeby mikroskop miał odpowiednią ilość światła i wyregulować ostrość. Jeżeli mikroskop macie zbyt blisko albo zbyt daleko oddalony od przedmiotu i ta regulacja od mikroskopu nie daje efektów wyostrzenia na danym elemencie, no to musimy cały mikroskop podnieść albo obniżyć w stosunku do obserwowanego przedmiotu. Po tej zmianie próbujemy wyostrzyć za pomocą właśnie tego pokrętła. Po wyostrzeniu możemy po prostu wykonywać dalsze prace na danym elemencie. Jeśli chodzi o ten mikroskop, no to on ma jeszcze więcej jak gdyby funkcji i teraz Wam o tych funkcjach opowiem. Następnym guzikiem, który mamy na panelu mikroskopu, no to jest przycisk M. Jeżeli raz go przyciśniemy, przejdziemy w tryb aparatu. Jeżeli przyciśniemy go jeszcze raz, przejdziemy w tryb podglądu tego, co zostało nagrane lub jakie zdjęcie było zrobione. Przyciskając guzik M jeszcze raz, wracamy do podglądu tego, co mikroskop widzi w danym momencie. Jeżeli przytrzymamy dłużej przycisk M, pojawi nam się menu ustawienia tego mikroskopu i tutaj będziemy mogli zmieniać jego różne nastawy. Jako pierwsza pojawi się karta wideo. Jeżeli przyciśniemy ponownie przycisk M, no to pojawi się karta setting. Jeśli jeszcze raz klikniemy przycisk M, no to wrócimy do podstawowego jak gdyby działania mikroskopu. Jeżeli przytrzymamy przycisk M w menu aparat, no to będziemy mogli zmieniać ustawienia robienia zdjęć. Ponowne przyciśnięcie guzika M, wyłączenia menu ustawień aparatu. Jeśli jesteśmy w trybie odtwarzania plików na karcie SD i przytrzymamy przycisk M przez dłuższą chwilę, pojawi się nam menu ustawień odtwarzania. Jeśli przyciśniemy przycisk M jeszcze raz, zostanie wyświetlona zakładka setting, czyli ustawienia. Na panelu mikroskopu znajdują się też takie przyciski jak strzałka do góry, strzałka na dół, przycisk OK i przycisk aparatu. Przyciskiem OK zaczynamy i kończymy nagrywanie, przyciskiem aparatu robimy zdjęcie, strzałkami góra-dół, przesuwamy się po menu, możemy też przybliżać cyfrowo i oddalać dany element. Przyciskiem OK też zatwierdzamy wybór, który wykonaliśmy tam w menu ustawienia. W zakładce wideo możemy ustawić sobie format obrazu, czyli ma to być Full HD czy Ultra HD i ilość klatek na sekundę. W tym menu możemy też sobie ustawić ekspozycję, czyli jak na ekranie ma być widoczne to, co widzi mikroskop, czy bardziej jasne, czy bardziej ciemne. Następnym elementem do ustawienia jest to, czy ma zostać nagrany dźwięk, czy nie. Ja mam wyłączony dźwięk. Jeżeli chcemy mieć zapisaną datę, no to wybieramy on, jeśli nie, no to off. W ustawieniach Timelapse Record możemy zamienić nagrywanie filmu na wykonanie filmu takiego poklatkowego, czyli co jakiś czas jest robione zdjęcie i jest to nagrane jako film. Jeżeli będziemy odtwarzać ten film poklatkowy, no to praktycznie trwa on bardzo szybko, ponieważ jedna klatka to jedno zdjęcie. No i tu przydałby się jakiś program, który potrafi klatka po klatce przeglądać ten film. W ustawieniu sharpness, czyli ostrość, możemy ustalić sobie, czy ten film ma być ostry, normalny, czy troszkę rozmyty. Ja mam ustawione na normal. Ustawienia freeze, czyli po polsku zamrożenie, polega na tym, że jeżeli przestawimy ją na funkcję on, czyli włączoną, no to co widzieliśmy pod mikroskopem będzie cały czas widoczne na ekranie, tak jak zdjęcie, pomimo tego, że wyciągniemy element
obserwowany spod mikroskopu. W ustawieniach kontrast możemy sobie ustawić kontrast w trzech pozycjach, czyli niski, średni i wysoki. No i tutaj każdy pod siebie musi to ustawić. W ustawieniach kolor mamy do wyboru cztery różne ustawienia. Jest to normal, czyli tak jak normalnie widzimy w kolorze. Black and white, czyli czarno-biały. Jest taki specjalny też tryb sepia. Używany też w fotografii. I odwrócone kolory, czyli to co było ciemne będzie jasne, to co było jasne będzie ciemne. Jest tak jakbyśmy mieli po prostu kliszę z aparatu analogowego. I to tyle jeśli chodzi o ustawienia wideo. Jeżeli przejdziemy do zakładki Settings, w ustawieniach Network Line Setting będziemy mogli na ekranie wyświetlać sobie linie poprzeczne i podłużne. Będziemy mogli zmieniać grubość tych linii, pozycję i kolor. I tutaj jeśli chodzi o to menu, no to możemy zrobić to tylko i wyłącznie z pilota, ponieważ jest zbyt mało przycisków na panelu od mikroskopu, żeby obsłużyć te wszystkie funkcje. Jeśli przestawimy crossline na on, no to pojawi się nam krzyż na środku ekranu. Przechodząc na dół na line, będziemy mogli sobie liniami teraz sterować. Jeżeli wybierzemy pierwszą linię, no to możemy ją przestawiać pionowo lub poziomo. Możemy też ustawiać jej pozycję. Jeśli chodzi o location, czyli góra, dół lub prawo, lewo, możemy zmieniać kolor i możemy też zmieniać grubość tej linii. I potem po przestawieniu na przykład na linię drugą możemy tak samo ustawić sobie linię drugą. I to wszystko robimy z pilota. W ustawieniach data i czas możemy zmienić sobie datę, godzinę i w jakim formacie ma być zapisywana ta data i godzina. Czyli na przykład najpierw rok, miesiąc, dzień, czy dzień, miesiąc, rok. To trzeba sobie po prostu ustawić pod własne wymogi. W ustawieniach języka możemy wybrać język, który chcemy, żeby był wyświetlany na naszym mikroskopie. No i nie ma tu języka polskiego, ja używam angielskiej wersji. W menu częstotliwość wybieramy, do jakiej sieci jesteśmy podpięci, z jaką częstotliwością elektrownia dostarcza nam prąd. Chodzi o to, żeby po prostu podczas nagrywania wideo nie było mrugania po prostu zarejestrowanego w filmie. W ustawieniu formatowanie można sformatować kartę pamięci, ale musimy tutaj pamiętać, że wszystkie dane na karcie pamięci zostaną usunięte. W ustawieniu zresetuj do ustawień fabrycznych, jeżeli na przykład za dużo pozmienialiśmy i żeby to wszystko poustawiać z powrotem zajmie nam dużo czasu, dlatego możemy przywrócić wszystkie ustawienia do tych, które były ustawione w fabryce. W ustawieniach wersja możemy zobaczyć, w jakiej wersji jest oprogramowanie tego mikroskopu. W menu ustawienia aparatu w pierwszym ustawieniu rozdzielczość możemy ustawić sobie, jak duże ma być zdjęcie wykonane przez mikroskop. Jeżeli ustawimy funkcję burst na on podczas trybu aparatu, jeśli wciśniemy ikonę aparatu, mikroskop wykona 3 zdjęcia w bardzo krótkim czasie. W menu jakość zdjęcia możemy sobie ustawić, czy to zdjęcie będzie dużej jakości, czyli będzie zajmowało więcej miejsca na karcie pamięci, czy normalnej, czy ekonomicznej, czyli tak żebyście coś widzieli, ale jakość będzie tego zdjęcia gorsza. W ustawieniach ostrość można tutaj sobie też ustawić ostrość na bardzo ostre zdjęcie, normalne albo takie zwiększone. W menu balans bieli możemy ustawić sobie balans bieli na automatyczny, dzienne światło, pochmurny dzień, światło zwykłej żarówki lub światło lampy fluorescencyjnej, czyli świetlówki. Ja mam ustawione to na auto. Kolory, no to mamy to samo co w sekcji wideo, czyli normalne, czarno-białe, sepia i odwrócone kolory. W ustawieniach ISO możemy ustawić sobie parametr ISO. Ja mam ustawiony na auto, możemy ustawić 100, 200 i 400. W zależności od tego, który Wam najlepiej pasuje. W ustawieniach ekspozycja możemy sobie też ustawić jasność jak gdyby tego zdjęcia, które będzie robione. Ja mam ustawione na 0,
bardzo dobrze właśnie ten mikroskop sobie radzi właśnie z doświetleniem danego elementu. Nie ma tu żadnego problemu z tym, że element jest za jasny czy za ciemny. W ustawieniach odtwarzania możemy usunąć dane zdjęcie lub wideo, zabezpieczyć je tak, żeby nie można było go usunąć i zrobić sobie pokaz slajdów, zdjęć, które wykonaliśmy podczas inspekcji. Możemy zmieniać te zdjęcia co 2 sekundy, co 5 sekund i co 8 sekund. Jeśli chodzi o zabezpieczenia tych zdjęć, no to możemy zabezpieczyć zdjęcie lub film, który aktualnie widzimy. Możemy odbezpieczyć zdjęcie, które aktualnie widzimy i film, albo zablokować wszystkie, albo odblokować wszystkie. Jeśli chodzi o ustawienia usuwania, no to możemy usunąć aktualne zdjęcie lub film, usunąć wszystkie, które są na karcie, albo zrezygnować. Jeśli chodzi właśnie o przełączanie między tymi menu, no to najlepiej użyć pilota zdalnego sterowania. Napiszcie w komentarzu, do czego jeszcze można użyć tego mikroskopu, poza właśnie lutowaniem, inspekcją układów scalonych. Ja będę tego używał jeszcze do inspekcji właśnie takich elementów mechanicznych, którym potrzebuje się dobrze przyjrzeć. Jeśli zauważyliście, że coś w filmie źle powiedziałem, no to poprawcie mnie w komentarzu. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!